Cześć, witajcie, ja jestem MTX i witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć w sumie za darmo gry, skiny do CS-a, passive karta i inne, więc serdecznie zapraszam do oglądania. A jeszcze tylko na wstępie Wam powiem, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał, ponieważ dużo osób ogląda moje filmy, lecz nie subskrybuje kanału, więc bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji i co? Wpadnijcie też na Discorda, Instagrama, linki w opisie. I co? Przechodzimy do filmu. Pewnie się zastanawiacie po tytule, czy też po miniaturce, jak za darmo jakieś gry, czy skiny do CS-a, czy nawet te passive karty, o co chodzi? Więc już po prostu Wam pokazuję oraz mówię. Oczywiście do stronki macie pierwszy link w opisie i tak. Cała stronka nazywa się GameHack i tak. I na czym polega ta strona? Ogólnie na tej stronie wykonujemy zadania, grając w gry i zbieramy tak zwane kamienie dusz. Co są te kamienie dusz? Kamienie dusz to są tak jakby pieniądze, lecz to trochę w innej formie. I teraz tak, żeby wszystko było jasne, gdy wejdziecie z mojego linku, od razu musicie się zalogować, tak zarejestrować na tą stronę i tam będzie logowanie przez Steam. I gdy wejdziecie, gdy już się zalogujecie, to za same zalogowanie dostajecie 5 tych kamieni dusz. I teraz, gdy wejdziecie jeszcze przez mój link, który jest w opisie, to dostajecie 200 kamieni dusz za to, że weszliście przez mój link, no i jeszcze za to, że się zalogowaliście, jesteście na tej stronie zalogowani, to dostajecie właśnie te 5, czyli już macie 205 kamieni dusz. A jeszcze tylko powiem na wstępie, gdy wpiszecie mój kod, czyli ten, który się Wam teraz wyświetla na ekranie, czy też bądź w opisie. Ten kod, gdy go wpiszecie w to miejsce, czyli powiedz nam, kto Cię polecił, gdy go tutaj wpiszecie i po prostu bierzecie zapisz, no widzisz, no ja akurat nie mogę polecić sam siebie, ale gdy Wy to zrobicie, wpiszecie ten kodzik, no to Wam też jakieś te kamienie da, jakieś ten kamienie dusz da. Dlaczego mówię jakieś? Ponieważ ja jeszcze tego kodu nie testowałem, nie brałem, nie wpisywałem, dlatego nie wiem, ile dostaniecie. Czy dostaniecie 5, 10, 500, 1000, nie wiem. Wiem tylko, że na pewno jakieś dostaniecie. I teraz tak, zastanawiacie się teraz tak. Przecież mówisz tu o jakichś MTX, przecież mówisz tu o jakichś krytych tych kamieniach. A przecież jest za darmo. Tak, jest za darmo. Tylko, żeby mieć coś za darmo, to musicie grać w gry i zdobywać właśnie te kamienie dusz. A żeby to zdobywać, to gdy wejdziecie, to macie tutaj na pierwszej stronie po prostu o takie coś, co trzeba zrobić, żeby zdobyć. Ale żeby jeszcze więcej to mieć, to musicie kliknąć w zdobywaj. I tutaj macie już zdobywaj to, czyli te kamienie dusz. I tutaj macie tak, gry, zlecenia, dokup, VIP, więcej. Wejdziemy sobie w kategorię gry. I gdy tutaj macie, to tu macie gry, w którym no, można powiedzieć, że musicie grać i wykonywać zadania. Na przykład wejdziemy w War Thunder i macie taką gierkę. Sobie na przykład no, w taką zagracie. I tutaj musicie wykonać 3 zadania i za te 3 zadania zdobędziecie 1500 tych kamieni dusz. I za każde zadanie na tym zadaniu macie napisane, co musicie zrobić. Na przykład tu macie pierwsze zadanie, wygraj 5 bitew, wykonaj, 450 dostaniecie. I gdy wejdziecie, graj tam za darmo, no i później już Was tam będzie kierować. Gdy wejdziecie już to, wykonacie to pierwsze zadanie z 3, gdy wygracie te 5 bitew, to bierzecie wykonaj i musicie w grze zrobić tak zwanego screena, czyli zrzut ekranu i ten zrzut ekranu przenosicie tutaj, no i później bierzecie tam dodaj albo będzie zatwierdź. I wtedy
Często na GameHack ma 74 albo 42 lub 24 godzin na to sprawdzenie, na zaakceptowanie tego. Jeśli zaakceptuje, to w tutaj dzwoneczku, takim tutaj dzwonie, dostaniecie po prostu powiadomienie, czy wasze zostanie zaakceptowane, czy też nie. Gdy to pierwsze zrobicie, załóżmy, że zaakceptowali, doszliście to pierwsze i robicie drugie i robicie trzecie, gdy to wszystko, to po prostu dostajecie 1500. No, chyba fajnie, nie? I teraz tak, no jeśli nie chcecie grać w War Thunder na przykład, no to widzicie, no macie też przeróżne inne gierki, ale jak nie chcecie ogólnie grać w gry, no to bierzecie zlecenia, zdobywaj zlecenia. I tutaj ta strona ma też do oferowania na mobilne, czyli na telefony z Androidem, iOS-em. Gdy tu wejdziecie, to macie desktop, Android, iOS. Gdy wejdziecie w desktop, czyli komputery, laptopy, wiadomo o co chodzi, no to tu macie, o, co musisz, żeby zdobyć te kamienie duszy. Na Androidzie to samo, macie tu troszkę więcej i też macie zdobyć. I później klikacie i wam pokazuje, co musicie zrobić, żeby zdobyć na przykład no te 1760 kamieni dusz. No i też wiadomo, jest coś dla iOS-a. Więc nie chcecie grać? No to tutaj też możecie robić tak zwane misje. Te są dokup, VIP-y lub więcej. Więcej to tu macie tak. Możecie pobrać aplikację i też jakieś tam kamienie dusz dostaniecie. Macie do wykonania gry. No to też, tak jak wtedy wam mówiłem, za zlecenia dostajecie, korzystając z ofert, grając w mini gry, udzielając się na forum, twórz zawartość nawet możecie, to zaraz zapowiem, lub dokup. I teraz tak, o co chodzi z twórz twórczość? Tutaj tworzymy artykuł. Musimy podać jakiś temat, podaj tytuł artykułu, tu musi tytuł jakiś mieć artykuł i tutaj musicie podać tytuł gry lub nagrody. I teraz tak, tutaj macie wszystkie wymagania, jakie musi mieć ten artykuł. I tak, i gdy to wszystko zrobicie, to po prostu bierzecie dodaj i wtedy strona, po prostu ona to przegląda. Jeśli to wszystko zrobiliście dobrze, to ona wtedy tak jakby ona to akceptuje, ale jeszcze wysyła do użytkowników tej strony i wtedy oni patrzą, czy tekst jest dobry, czyli pod względem językowym, no i czy też jest ciekawy. Jeśli tekst będzie nudny, no tak powiem już wprost, czy też będzie już, no jak to powiedzieć, będzie tym tematem, co już jest na stronie, no to też wam to odrzuci. I teraz chodzi tak, no powiedziałem wam, jak zarabiać tymi te kamienie, wszystko tak, ale teraz pewnie myślicie, co z tymi nagrodami. Więc bierzemy odbierz nagrody i mamy nagrody, konkursy, giveaway, skrzynki. Bierzemy nagrody i teraz wam zapomniałem wam powiedzieć na początku. Gdy już się tutaj zalogujecie, tam zarejestrujecie, to strona GameHack będzie wam, że tak powiem, kazała wybrać swoją nagrodę, jaki macie, na co ma wam to zaliczać. Ja aktualnie, no tak wybrałem po prostu, tak pierwsze lepsze, wybrałem sobie skina do CSika, do AMPA 45 Explore. Po prostu takiego skinka sobie tak losowo po prostu dałem. Ale wy możecie na przykład coś innego dać, na przykład możecie dać Passive Karta, losowy klucz do Steama, czy też grę Minecraft, czy nie wiem, no na przykład to właśnie skina do CSka, czy Fortnite, GTA, Dritch 3, Wiedźmin, czy nawet nie wiem, ETS-a. No, możecie naprawdę wybrać, co chcecie. Tego jest naprawdę mnóstwo. Widzicie, macie aż 30 stron, więc podsumowując, gracie w grę, zbieracie te kamienie dusz i można powiedzieć, że wy wybieracie, co wy chcecie, jaką nagrodę za to. To nie jest jakieś losowe, tylko wy decydujecie, co wy chcecie dostać, co wy macie dostać, więc no, myślę, że warto. Można też brać, wiadomo, brać udział w konkursach. Tylko tutaj jest jeden minus, ponieważ no musicie, żeby wziąć na przykład w jakimś danym
konkursie udział, to musicie po prostu mieć już jakieś te diamenty, miałem powiedzieć, te kamienie dusz, czyli na przykład tu, żeby wziąć udział, musicie mieć 400, tu 400, tu 300, tu 450. No tu jest taki lekki minus, no ale na przykład jak chcecie Just Cause 4, no to musicie zapłacić 450 i wtedy albo wygracie ją, albo nie, więc no to jest taki troszkę moim zdaniem minus, no ale to już też zależy od Was. Na przykład tu mamy też CS Global Offensive Prime Status Upgrade, czyli możecie sobie wybrać Prima do CSK, tylko że musicie no, zapłacić 450 kamieni dusz. Co mogę tu Wam jeszcze ciekawego pokazać? No, zachęcam Was oczywiście do wbicia na tej stronie z mojego linku, ponieważ Wy dostajecie kamienie dusz już na start, więc no myślę, że to jest naprawdę okazja. No i co jednym dużym plusem tej strony jest, że po prostu wygracie w gry i jeszcze możecie coś na tym skorzystać, czyli praktycznie Wy nic nie wydajecie, Wy tylko gracie, wykonujecie zadania i zdobywacie jeszcze coś, co na przykład chcecie, nie? Na przykład grasz w War Thunder i chcesz GTA, grasz, zdobywasz, no kurczę, no chyba żyć nie umierać, więc ja Was serdecznie zapraszam na tą stronę do skorzystania z mojego linku, jak i do wpisania tego kodziku. Oczywiście ten kod będziecie czy tutaj na filmie widzieć, czy też będzie w montażowni, po prostu to zrobię, czy też po prostu będziecie mieli w opisie, więc wpisujecie oczywiście ten kodzik do systemu poleceń, powiedz nam, kto ci polecił, wtedy wpisujecie tu i bierzecie zapisz, więc co? Myślę, że to na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapeczkę w górę. No jeśli ktoś jest nowa, zasubskrybujcie kanał, też zapraszam na Discorda, ponieważ ostatnio tam się już dużo dzieje. Też na Instagrama Was zapraszam, oczywiście wszystkie linki potrzebne są w opisie i co? Zapraszam Was na stronę GameHack i co? Jeśli macie jeszcze jakieś pytanka co do tej strony, to zapraszam Was do sekcji komentarzy i co? Ja się z Wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, hej!